Dzień dobry, witam Was w sobotni poranek. Mamy 11 lipca. W tekstach biblijnych na ten dzisiejszy dzień znajdziemy w Psalmie 29, wiersz 11. Pan da siłę ludowi swemu. W Dziejach Apostolskich znajdziemy w 4 rozdziale 13 wiersz zapisany. Widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni, prości, dziwili się. Poznali ich też, że byli z Jezusem. Mamy również słowo myśli biskupa Andrzeja Wantuły na dzisiejszy dzień. Duch Święty to duchowa siła, która przychodzi z góry, działa w Kościele, opanowuje człowieka i sprawia nadzwyczajne, lecz konkretne, realne skutki. Pod jej wpływem człowiek zaczyna inaczej myśleć, widzieć. Dokonują się w nim głębokie przemiany. Biskup Wantuła, zmarły w 1976 roku, pisze, że Duch Święty dokonuje przemiany. I dokładnie 11 lipca 1976 roku, w którym to zmarł biskup Wantuła, było ordynowanych kilku studentów teologii na duchownych Kościoła Ewangelickiego. Pośród nich jeden biskup, dzisiaj już emerytowany, ale i mój tata. Duch Święty zmienia serca ludzi. Sprawia, że naprawdę chcą działać. Działają. Zmieniają. Takimi ludźmi, którzy zmieniali, byli apostołowie, o których dzisiaj słyszeliśmy, Piotr i Jan. W relacji Dziejów Apostolskich dowiadujemy się, że zmienili życie człowieka sparaliżowanego. Gdy wchodzili do świątyni, on oczekiwał od nich jałmużny. Oni powiedzieli, że ani srebra, ani złota nie mamy, ale co mamy, to ci damy. Wstań i chodź. Za ten dobry czyn, za to, że sprawili, że ten człowiek przez wiarę stał się pełnosprawnym, stanęli przed sobą. Za czynienie dobra chciano ich ukarać. Ale wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do tych, którzy go oskarżali. Jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony, to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. Nie da się innymi słowami tego opisać, jak właśnie działaniem Ducha Świętego, który zmienia nas, dodaje nam siłę. Niejednokrotnie wy też potrzebujecie siły, bo przygniatają was obowiązki codziennego dnia, bo coś idzie ciągle źle. Poproście wtedy o dar Ducha Świętego, żeby ten Duch Święty odmienił was, żeby dodał wam siłę. Poproście w modlitwie Ducha Świętego, żeby pozwolił wam przeprowadzić to, co jest najważniejsze. A przede wszystkim, abyście zwiastowali Jezusa Chrystusa, tego, który dodaje mocy, który dodaje odwagi. Bo właśnie w imieniu Jezusa Chrystusa Piotr i Jan działali. W imieniu Jezusa Chrystusa
odmieniali serca ludzi. Niech i Duch Święty odmienia wasze serca. Łaskawy Boże, przychodzimy dzisiaj w ten sobotni poranek do Ciebie. Dziękujemy Ci za tych księży, którzy 44 lata temu zostali ordynowani. Dziękujemy Ci za to, że oni, jak Piotr i Jan, świadczyli o Jezusie Chrystusie, za ich nauczanie, zwiastowanie Słowa Bożego, ponieważ wielu ludziom pomogli. Tobie, Boże, dziękujemy za Ducha Świętego, z którym przychodzisz do nas. Niechaj On wypełni nasze serca i umysły, abyśmy byli pełni miłości do naszych bliźnich. Niech Duch Święty pomoże nam w przezwyciężaniu przeciwności i osiąganiu zamierzonych celów. Połóż, Boże, swą rękę na nas i błogosław. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.